analiza weekendowa, rynek walutowy i tutaj rozpoczynamy to od pary euro do dolara. Przypomnę, w grudniu, na początku grudnia silne odbicie podanych, silny ruch naruszający overbalance, ale nie wybijający strefy oporu. Potem wyraźna korekta ABC, czyli układ korekcyjny znoszący 61,8% i tym samym jak gdyby podstawa do tego, aby sądzić, że powstanie kolejny ruch wzrostowy, który zdoła w końcu wybić tutaj tą pierwszą strefę oporu, ba, zdoła może również wybić drugą strefę oporu. A wybicie tej drugiej strefy oporu byłoby takim, no nazwijmy to, przekroczeniem, jednoznacznym przekroczeniem, przekreśleniem możliwości powstawania tutaj impulsu spadkowego, gdzie mielibyśmy falę pierwszą, drugą, trzecią, teraz czwartą i ewentualnie piątą. Piątkowa sesja na indeksie, na parze euro do dolara, no nie była taką, o której moglibyśmy się spodziewać przy spadających indeksach. Mamy wyraźny, wyraźny górny cień i to wszystko powoduje, że tak naprawdę, no trudno jest znowu orzec, czy czasami nie ukształtuje się tutaj na przykład większa korekta, czyli po fali A mamy falę B i teraz jeszcze przyjdzie jakaś fala C, która zejdzie na niższe poziomy. No trudno jest tu znaleźć jakąś jednoznaczną odpowiedź, natomiast jeśli chodzi o sam trading, samo granie na tym, no to mamy wyraźną reakcję i teraz przechodząc na wykres godzinowy, no możemy powiedzieć, że teraz należałoby spodziewać się, patrzeć jak zachowa się, tak, po pierwsze, rynek teraz na obecnych poziomach, on doszedł tutaj do strefy wsparcia i pytanie, wybicie tej strefy to kolejny element, którym będziemy mogli, że tak powiem, zastanawiać się na poziomie około, to tak mniej więcej 1,0880, mniej więcej na tym poziomie, będziemy mieli tutaj ewentualnie równość fal, po których może właśnie rozpocząć się kolejny ruch wzrostowy. Przypomnę tylko, że w takim układzie tutaj, gdyby się rozpoczął kolejny ruch wzrostowy, on z racji statystyki miałby być szansę silnym ruchem wzrostowym. Wówczas należałoby się również spodziewać, że to samo, ale w przeciwną stronę, zadzieje się na indeksach. Natomiast wybicie tego poziomu, o którym wspomniałem, 1,0870, no najprawdopodobniej oznaczałoby, że będziemy na parze euro do dolara spadali dalej, co znowu powinno się teoretycznie przełożyć na wzrost indeksu na DAX-ie. Przypomnę tylko, zwrócę uwagę, że doszliśmy idealnie, właściwie takim cieniem, wyraźne odbicie od strefy oporu, no i to był dobry sygnał do zajęcia pozycji krótkiej. Tak jak powiedziałem, teraz przy tych poziomach 1,0870 będziemy patrzeć, co dalej. Jeśli chodzi o jena, to tutaj w układzie dziennym, ja może pokażę najpierw w takiej szerszej perspektywie, bo zmierzamy tutaj oczywiście ku dołowi. Zatrzymaliśmy się jeszcze nad poziomem tego dołka. Tutaj można powiedzieć, że poziom zniesienia 88% jest w tej chwili naruszony, ale mamy wyraźny cień tutaj reakcyjny od strony popytowej. Natomiast zbliżyliśmy się bardzo mocno do takiej strefy tutaj już działającej od końca 2014 roku. To pytanie teraz właśnie, jak zadziała, bo patrzmy, spójrzmy, po ruchu mieliśmy jedno odbicie, drugie odbicie, potem poszedł strzał, trzecie odbicie, tu już mniej urosło, a więc rośnie nam statystycznie szansa na wybicie tego poziomu. Pytanie, czy to nastąpi już teraz, czy jeszcze nie? Ponieważ przyglądając się znowu temu układowi tutaj na wykresie dziennym, mamy po fali pierwszej bądź A falę drugą i teraz obecnie moglibyśmy wykreślić impuls o pięciu falach, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli gdzieś jesteśmy najprawdopodobniej w końcówce tego całego tutaj impulsu spadkowego. To może spowodować, że będzie jakaś próba przetestowania tego wsparcia i co najmniej urodzi się nam jakaś tutaj korekta wzrostowa. Patrząc w związku z tym na wykres godzinowy, no możemy dojść do wniosku również, że jesteśmy na godzinowym, również jesteśmy w jakiejś fali piątej,
a konkretniej w trzeciej, w piątej, bo pytanie, czy ona się tu zakończyła, czy może tutaj mamy do czynienia z korektą nieregularną, która teraz naprawdę na wykresach intradayowych bardzo często występuje niemalże na każdej parze walutowej, a więc jakaś tutaj korekta nieregularna i jeszcze zejście niżej i dopiero będzie koniec tej trzeciej, potem jakaś czwarta, może bardziej płaska, skoro była tutaj ta pierwsza prosta dość silna, to płytka płaska znosząca na przykład 38% i kolejna fala piąta, która właśnie będzie się, zmierzy się z tym wsparciem, jakim pokazywałem na wykresie dziennym. Pierwszym sygnałem, który mógłby świadczyć o zmianie tej tendencji spadkowej na wzrostową, byłoby oczywiście wybicie oporu w postaci tej strefy, a więc wybicie 117, mniej więcej 40 w górę. I na koniec jeszcze kabel, czyli funt do dolara. Tutaj jak widzimy, w tym tygodniu doszło już do definitywnego wybicia minimów z kwietnia 2015 roku. Cały czas ten, można powiedzieć, trend spadkowy ma się dobrze i zbliżamy się w tej chwili do poziomu 127,2% zniesienia zewnętrznego tej tutaj korekty. Jest to co prawda zniesienie, które rzadko działa, ale stosunkowo dużo rzadziej działa jako korekta zewnętrzna. Tak naprawdę to ta korekta zewnętrzna najbardziej prawdopodobne zniesienia to 161 i 200 nawet, a więc no, jest tu jeszcze jakieś pole popisu dla niedźwiedzi. Zresztą pamiętamy, w układzie tygodniowym jesteśmy w tym miejscu, gdzie zbliżyliśmy się do poziomu tego tutaj dołka, jesteśmy niemalże na nim i teraz gdyby doszło jeszcze do zejścia trochę niżej, no to otworzy nam się właśnie droga tutaj w rejony 1,30-1,35. Innymi słowy, trend spadkowy na tej parze ma się bardzo dobrze. No i kiedy spojrzymy na wykres godzinowy, tutaj również nie mamy najmniejszych odznak zakończenia, jakiejś zmiany chociażby. No w tej chwili możemy jedynie spojrzeć na ten układ, że po fali pierwszej, drugiej jesteśmy tu gdzieś trzeciej, która doszła w rejony 1,4250, 1,4280, a więc taki przedział 30 pipsów zaledwie, w którym mamy no nakładające się zniesienia zewnętrzne dotychczasowej, znaczy zniesienie zewnętrzne korekty tej tutaj ostatniej oraz wydłużenie fali, nazwijmy to tak jak tutaj zaznaczyłem, na razie trzeciej w stosunku do pierwszej w proporcji 161,8, czyli to takie znowu statystycznie najczęściej spotykane wydłużenie fali trzeciej. To są te rejony, no i te dolne ograniczenie, czyli jest tutaj możliwość jakiegoś wejścia w układ korekcyjny, ale nawet i w tym interwale czasowym nie mamy na obecną chwilę, no nazwijmy to nic, co na to by wskazywało. Jedynie widzimy, że wyraźne wygasanie kolejnych świec podażowych, coraz mniejsze korpusy, no to jak gdyby przymiarka do jakiejś ewentualnej korekty. Ale korekty, po której raczej szukałbym wejścia na S, niż ruchu, który mógłby dać prawo do poszukiwania L. To tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy i to tyle, jeśli chodzi o całą analizę weekendową. Serdecznie zapraszam za tydzień na weekendową, a oczywiście od wtorku do piątku rano przed sesją komentarze i analizy na bieżąco indeksu WIG20 oraz indeksu DAX, jak i również kontraktów na te dwa indeksy. Zapraszam również serdecznie do pozostawiania swoich komentarzy, wyrażania swoich opinii i jak to każdy z Was widzi ten rynek. Dziękuję, to wszystko.